Zaczęcie go na zmianie w swojej pracy. Excuse me, a co ja teraz robię? Pracuję! Siemaneska, zaczynamy od tego, że Żancia niestety pada mi na pysk, bo... Nie wiem, tak sobie wymyśliła najwyraźniej. Ale no jak już widać, w domu nastąpiły pewne zmiany. Stwierdziłam, że może troszeczkę sobie odświeżymy wygląd sypialni, zamiast teraz, żeby była taka mroczna i ciemna, po prostu odwróćmy kolory na jaśniejsze. Dalej oczywiście z różem. Mamy kawałek podwóreczka dla siebie ogrodzonego. A nadal oczywiście bez zmian, bo dzieci nie zasługują na zmiany. Rozegrałam dosłownie chwilę, bo rozgrywkę kończyliśmy jakoś w okolicach godziny 22 tutaj w grze. Więc ja sobie pozwoliłam po prostu, żeby... Nie, wszyscy już nie wyjdą sami. Skupiamy się tylko na Żanci, okej? Okay? Jakby nie ma czasu, żeby robić i to, i to. Dołącz. Też może byłoby to ciekawsze niż po raz kolejny robienie czegoś w tej zbagowanej karierze. Swoją drogą dostałam dwa wyzwania. Dwie rzeczy, które... o które zostałam poproszona, slash podpuszczona, slash była propozycja. Jedno to jest to, żeby przepukać się z... nieszczęsnym panem Sostą, którego tak prześladujemy, a drugie to to, żeby Żancia została czarownicą, także myślę, że to są takie dwa cele, do których będziemy dążyć. Przyjaźnie go powitaj, spędźmy z nim... Znaleźliśmy nóż, chwila, co? Dobra, to może... Dobrze, że najpierw go przeszukaliśmy, a teraz zaczynamy... I odpowiedzialność nam rośnie, bo rozmawiamy z przestępcą? O to chodzi? Czy odpowiedzialność za to, że widzieliśmy od niego nóż? Zróbmy już mu od razu zdjęcie policyjne, jak tu jesteśmy. Pobawmy się trochę. Słońce, you look fabulous. Chcesz się stąd wydostać, to polecam ci współpracować, tak? Ogarnął, on wie, co zrobić, żeby się stąd wydostać. To pewnie nie jego pierwsze rodeo i nie jestem pierwszym policjantem, którego podrywa. Znaczy, ja go podrywam, ale w razie jakby nas przeopali, powiemy, że to on zaczął i to jemu się za to beknie. Ty udawaj bardzo, że nic nie widzisz. Tutaj w ogóle ja nie wiem, co się dzieje, nie wiem. Nie podobało ci się, jak macham bioderkami? Ej, weź, jesteś niemiły. Bartoszowi, Bartosz, powiedz mu, coś tobie się podobało, prawda? Mamy przecież razem dziecko. Tak, ja jestem super w te rzeczy. Mogę go zamknąć tutaj? Tak, on będzie w oddzielnym areszcie. Będziesz tutaj. Już dostajesz swoją celę, dlatego że się... Oha, nie, nie dostajesz. Ale patrzcie, jak grzecznie czeka, to jest miłość. Ale no ma dostać oddzielną celę, tak, bo to jest nasze bu, nasze bae. I... Czemu Kazimierz Małysz, mister funkcjonariusz, robi pompki za kratkami? Czy z nim jest coś nie tak? Czy on tak dziwnie dyszy? Ej, nie, ja się boję, idę to wszystko przespać na ławce, za dużo rzeczy naraz. 2 hours later. Przesłuchaj podejrzanego. Ty, ja mam jakąś babkę z poprzednich tych. Ona dalej czeka, ja na jej oczach tu, wiecie, dupą kręciłam do pana Sosny. Jest, jak ona bardzo not intimidated musi być w tej chwili. Nie wierzę w jej winę, nawet ja, ale zamierzam jej udowodnić, że jest wina. Zaczęcie go na zmianie w swojej pracy. Excuse me, a co ja teraz robię? Pracuję! Mój szef chyba nie dostał memo. A no tak bez zakratami, to pewnie dlatego. No nie, jaka niewinna. O nie, 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 nie. Ale ja nie chcę jej zwolnić. Czemu nie mogę stwierdzić, że jest winna, jednak jej przymknąć? No ją przysłuchałam i mi nie zaliczyło. Stangret ma urodziny. Jej, Stangret będzie dorastać. Jezu, on się nie może zsikać, bo to dziecko stwierdziło, że przyjdzie tutaj grać na tablecie. Do kibla i wszystkich blokuje. On się zeszcza, jak... No wyłaźcie! Jezu, wyłaźnie działa, to może wypierdalaj pomoże. Już, won! Czy można jeść ziemię? Czy dzisiaj idziemy do pracy? Tak, właśnie teraz. Gdzie jest Michał? Michał? A, czemu Michał znowu jest w dzielonej celi? Sobie wypraszam, po to go dałam tam, żeby mieć pewność, że nikt mi go nie ukradnie. To chyba też miało być jakiś taki holding cell czy coś. Myślałam, że oni prędzej by tutaj byli jako nie przestępcy, a jako właśnie tacy krótko przetrzymani czy coś, ale... Udziel porad wychowawczych. Tak, jesteśmy do tego stworzone. W ogóle może wejdźmy na króliczka. Otwórz towarzyskiego króliczka. Czy będzie ten błąd co wcześniej? No patrzcie, to samo co było w dniu wyjścia. Mateusz, śpisz? Na pewno świetnie byłoby sobie walczyć na poduszki. Na poduszki. Mateusz, może masz ochotę na lody? Mateusz, śpisz? Może przejdziemy się na lody? Chętnie cię skrupię. Odwiedzimy plumbowe mule. Mateusz, śpisz? Mateusz, śpisz, jak go spamuje. Jezu, biedny człowiek.
Świetny człowiek, dobra, ale czy mamy gdzieś miejsce, żeby zrobić stuku puku? To jest ważniejsze, jest prezent. Znaczy prezent. Jest prysznic, Jezu, o czym ja myślę. Aż coś tam pociekło chyba. Jakie zainteresowanie, ale ja nie pytałam, jakie ma zainteresowanie. Ja go poprosiłam, żeby zrobił mi dziecko, jakby te rzeczy się nie łączą. Czy możemy go potem zakuć? Słuchajcie, to jest idealne. Jeśli on będzie zawsze w więzieniu, zawsze będziemy wiedzieli, gdzie iść po alimenty. Big brain. Jej, czy pójdziemy mu się pochwalić? Hej, będziesz ojcem. Zawsze tych wszystkich ludziach. Za kratami. Ja nie mogę. Widzę, inni też się przyłączają do dyskusji. Morowo, naprawdę morowo. Co, jak już raz przeszukałam Mateusza, to nie mogę go znowu, nie fair. Bez sens. Na miar rybę? To już wiemy, skąd to tak śledziem waliło. Ty, w ogóle teraz Emilka jest komendantem. O, Stanisław jest tylko asystentem. Jestem ciekawa, co się stało. Ta się chyba mentalnie zacięła. Stoi ryjem do tej ściany. Nie wiem, co ze sobą zrobić. Ja nie mogę, te Simsy są tak cudowne. Tak bardzo działające. Ile to już racji w firmie Żancia ma wątpliwości, czy wybrała właściwą karierę? Zmiana? Ty masz zaraz awans, czy może chociaż byśmy dostały awans, żeby dostać ten bonus kasiory i potem byśmy faktycznie pomyślały w takim razie o jakiejś zmianie, no. Ale te dzieci to są jakieś giga nieogarnięte. Wracają do domu i stoją. I potem jest, o, muszę siku, muszę kupę, muszę się umyć, muszę iść spać. I w ogóle zamiast w tym czasie, kiedy starej nie ma, ogarnąć jakoś swoje życie. Stangret ma urodziny, kto to dzwoni, twój stary? Może proszę pozwolę spróbować się wymknąć. Well, twoja stara śpi jak zabita, także... I mean... To było trudne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. She's a queen. Ej, Stangret jest wampirem. Coś tak czuję. Stangret wygląda jak wampir. Wygląda i smakuje jak wampir, ale to tak naprawdę pyszne płatki śniadaniowe. Mały wampir. Mamy pierwszą istotę nadnaturalną. I czemu wszystkie mieci dorastają bez spodni? Czy to jest jakieś takie podprogowe powiedzenie? Ta, patrz biedaku, nawet na spodnie cię nie stać. Ale stać mnie na te... dziwne, smutne dredy. Zbawić się w śmieciach, odrobiłbyś lekcję mały śmieciu. Posprzątał kibel. Jak to... Czemu dziecko nie może mi robić za małego kopciucha? Ej, co za bullshit. W ogóle pokażę wam, bo mi się coś zacięło. Jak mam ulepsz, to nie mogę jakby do końca ulepszyć tych przedmiotów. One się tak jakby zacinają. Bo ona zaczyna i pokazuje się, zaraz już jest zrobione, że skończyła, ale nie sko... I teraz nagle skończyła. Ale może dlatego, że zrestowałam grę w międzyczasie, bo mi dźwięk nie działał. Bo jak nim zaczęłam i próbowałam dokończyć te ulepszenia, to nie mogłam. I pokazywał cały czas, że skończyła i się zacinało. Także nieważne, już działa, dzięki za pomoc czy coś. Weź posprzątaj to coś pod dzieckiem, bo to czerwone troszkę wyglądało jak ślady przestępstwa. Jaka a mama? Nie masz mamy, masz Żancie. To dwie różne rzeczy. Spotkanko przed balem. Dobra. Jolo czy coś. W końcu musimy mu znaleźć potem partnerkę jakąś potencjalną, więc... Elżbieta może być naszą rodziną, więc może zostałabym z Oliwią, która nas zaprosiła. Także ja myślę, że... O, ten jest flirciarska. Ja myślę, że ona czegoś chce od nas. Jesteś taka piękna, że aż mnie złożyło czy coś. Pierwsze pójdzie! Poproś, zostanie cipa? Dziewczyną. Czy będzie do niej cipa? Czy tak się właśnie prosi? Obecnych nastolatków zostanie dziewczynami fazy, podchodzi do dziewczyny i mówi cipa? Ono, super, tak, złożyłam, żebyśmy się zaczęli spotykać. Nie, to zielem się pokazało minus za odpowiedzialność, jak poszli figlować pod prysznicę.
Cudownie, brakuje mi tylko nastoletnich ciąży, naprawdę. Żeby z tego mogło być nastoletni ciąży, byłabym niesamowicie szczęśliwa. Tak szybko dorasta, a dziecko myślałam, że... Wpi środek antykoncepcji. Nie, ale myślałam, że jak mówił tak szybko rośnie, że może myślał on... Bo potem widziałam dwa groby, co? Myślałam, że mowa o czymś, co ma... Delikatnie mówiąc, między nogami, to takie, jak szybko rośnie, hamusz. To dziecko, jak jest pewne siebie, sassy, I like it. To z jakiegoś powodu zostały mi odebrane bale czy coś? Hamuwa, ale okej. Okay. Może po prostu jest tak, że dopiero jak kogoś zaprosimy na bal albo podejmiemy decyzję, że idziemy sami, to że dopiero szkoła stwierdza, okej, urządzamy bal, bo ta jedna osoba się zdecydowała, co zrobić ze swoim życiem. No morowo. A ty kim jesteś, typiarzu, i co robisz w moim domu? O Jezu, co ja zrobiłam do tego kibla? O Jezu, ja bym na tym nie siadałam, czy to ci może wyżreć tam wszystko? O, to dziecko umie. Dziecko umie. Jest, to robimy torta, robimy retorta. No i zepsułaś kibel, gratulacje. Nie myj rąk, po prostu idź upiec ciasto, nie my będziemy jeść. Nie ma spania, pośpisz, jak umrzesz, jak to mówią. Najwyraźniej to dziecko chciałoby umrzeć już teraz. Nie winię go w tych warunkach. Pomóż zmuchnąć świeczki, Susława. Co jest nie tak z tym... Jezu, i wziął kawałek... Znana kosmitka, matka. Jaka sterta śmieci. Właśnie jak mamy tysiaka, to mi się przypomniało, co miałam kupić, to się dowiedziałam, że super zakupem i niezbędne, żebyśmy mogli łatwo zdobywać kasę. To jest ten śmietnik. Robię bum. I za każdego sima w domu dostaje jakby... Jak mieszka jeden sim, dostaje 10 simoleonów. Jak jest dwóch simów, to dostaje 20, etc, etc. Ten to sobie widzę dobrze radzi. Czy to wampiry się jakoś szybciej też w czwórce uczą, czy... Bo faktycznie mam wrażenie, że te umiejętności to tak, no nieźle mu dybają. Nie, myślę, że on totalnie musi mieć jakiś bonus. Go, bądź dziecko. No i super. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kochasz koty. Jak kochasz koty, to będziesz społecznie tutaj wygadany. O, to już jest skończony obraz. Jest nawet sporo warte! Emefedryna! Przede kolekcjonerowi! Kurde, szkoda, że nie mam tego dodatku swoimi uchami. To może by zaczęła sobie już karierę tworzyć. Damn! Ale już myślenie mu tak szybko nie idzie, jak mu szło sikanie. Nie wiem, może po prostu simowie z tą cechą, co on ma, czyli niezależny, po prostu są strasznie dobrzy w sikaniu. A myśmy już wstali, dobra, to dzieciaki niech robią swoje szkolne rzeczy. My musimy się wybrać do krainy magii, bo jeszcze nam się nie udało. To będzie Glimmerbrook. Błagam, niech ci wody nie odejdą w trakcie tej podróży. A w sumie, co jak mi odejdą wody po drugiej stronie? Jest tam jakiś... czarodziejski szpital, czy może będę musiała po prostu wrócić na ziemię rodzić? A może urodzę dziecko i mogę tutaj zostawić na wychowanie? Ty chyba jesteś jakimś mistrzem czegoś, bo masz znaczek na głowie. Siema. Widzisz, patrz, mamy podobne brzuchy, powinniśmy się dobrze dogadać. Dobra, ale zrób mnie czarodziejem. Czy może właśnie nie mam tego pytania, czy mogę być... Ten, bo nie... Czy żebym nie mogła być czarodziejem? Kosmici nie mogą być... Jeśli kosmici nie mogą być rodzajem, to jest straszny bullshit. Że można być tylko jakby jednym nadnaturalnym naraz. Żadnego miksu. Ale wydaje mi się, że na to wychodzi. Cześć starszy, ci wspaniałego dnia. Cześć, zresztą są jak plagiat. Szancia, spotkajmy się i poznajmy lepiej. Wyglądasz jak golona lama. To ja do niego odpisałam, czy do siebie? Czy to jakiś taki mood swingi, nie? Wyczerwuję odejście wód! Ty, Biskity, patrzcie, już jej coś odeszło, ale to akurat nie te wody, co trzeba. Rozwaliłam inkibę, trzeci trymestr, wracamy do siebie, bo oni tutaj niestety po nas, jak widać. Nie możemy być czarodziejami, ale przynajmniej mamy już jednego potencjalnego kandydata. Z jednej strony niby się tego spodziewałam, a z drugiej strony mi przykro, no bo założyłam, że o ile jakby wampir czy taki właśnie kosmita kojarzy mi się bardziej jakby z rasą, a czarodziej po prostu z posiadaniem samych w sobie umiejętności. I dlatego mam takie... że to jest coś, co raczej powinniśmy móc nabyć. O! Jezu, po raz pierwszy jestem w drugiej sali. Co się dzieje?
Co się dzieje, pani... W ogóle wiem, że to będzie tylko jednicko, bo mamy... jest nas za dużo, także... Miejmy już za sobą te szczęśliwe chwile. Pim padełko przez waniec. Nie, bo ty miałeś się wrócić być szóstkowym uczniem, co? Dopiero jutro, nie wierzę, dopiero jutro, o! I tym pozytywnym akcentem mogę kończyć ten odcinek. Mam prawie 2 godziny nagrania, zobaczymy, czy z tego potnę będzie to rozbite na 1 czy na 2 odcinki. W każdym razie, o, idą sobie. To nara, czy coś, o, nie, ona wróciła. Dobra, nieważne, chyba nie moja sprawa. Ja wam dziękuję za lajki, komentarze, wsparcie, znacie ten deal. Dziękuję moim wspierającym, dzieci nie zostawiającym, prezenty im wysyłającym, szybko dorastającym, ponieważ dobre oceny dostającym, wspierającym z Twitcha, YouTube'a oraz Patronite'a. Specjalnym wyróżnieniem dla Cute and Yarni, Stellara, Szymona, Moru, Kasi, Poliusza i w końcu do ziemniaczenia. Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka i mówi o sobie w trzeciej osobie i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.